Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed sobotnim meczem Górnika ze Śląskiem Wrocław. Naszymi gośćmi są trener zespołu Józef Dankowski oraz Rafał Kosznik, obrońca, pomocnik zespołu, tak? Na początek poproszę o kilka słów trenera Józefa Dankowskiego. Panie trenerze, Górnik zdecydowanie lepiej w tym sezonie wygląda na wyjazdach, jak to dzisiaj donosi nam prasa. Jaki macie plan na odczarowanie stadionu przy Roosevelta? Górnik lepiej wygląda na wyjazdach. No tak wskazuje do tej pory statystyka. Zrobimy wszystko, żeby tą statystykę w meczach u nas poprawić. Najlepszą okazją na to jest najbliższy mecz ze Śląskiem. No i postaramy się tą statystykę poprawiać. Myślę tutaj o zwycięstwie, no bo tylko o tym myślimy. No, jak to zrobić? Zrobić to poprzez dobrą grę, którą żeśmy zaprezentowali w ostatniej kolejce. No i teraz tylko podtrzymać tą dyspozycję, poprawić skuteczność i myślę, że będziemy świadkami dobrego widowiska, a wierzę, że zwycięskiego z naszej strony. Dziękuję bardzo. Rafał, remis ze Śląskiem, bierzecie w szatni w ciemno, czy walczymy o 3 punkty? My jako zawodnicy w każdym meczu wychodzimy i gramy o 3 punkty. No, nigdy nie zakładamy, że chcemy zemisować, tylko walczymy o te 3 punkty i na pewno ze Śląskiem chcemy rozpocząć właśnie tą dobrą serię zwycięstw u siebie, bo na pewno tego nam brakuje. Na wyjazdach gramy dobrze. No, to musimy teraz przełożyć tylko u siebie, żeby zacząć wygrywać i zdobyć te pierwsze 3 punkty ze Śląskiem. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań. Proszę o przedstawienie się. Może ja zacznę. Michał Wichlarz, Fakt. Pytanie do trenera Dankowskiego. Panie trenerze, pochwał jest do żółtej kartki Franca Błażej Augustyn. Jest Robert Jerzy, który pokazał do Bundesliga. Chodzi tutaj o obsadę środkowego obrońcy i pomocy. Macie dylemat, czy Augustyn, czy Szeverkin, czy Iwan Jerzy, czy jakieś inne rozwiązanie? Jak to wygląda? Czy sprawy zespołowe, czy... Nie ma dylematu. Zagra najlepszy, który będzie aktualnie w najlepszej dyspozycji. Przyglądamy się. Mieliśmy na to cały tydzień. Zostaje jeszcze jutro praktycznie piątek i zweryfikowanie tego wszystkiego, czego byliśmy świadkiem w tym tygodniu. Oczywiście, że bierzemy pod uwagę każdą ewentualność i każdy wariant będzie przez nas jeszcze raz, a może nawet i nie raz, roztrząsany i będziemy jeszcze dyskutowali. Kto wystąpi? No, okaże się dopiero w sobotę. Na tych innych pozycjach, to co Pan wspomniał, sytuacja jest taka sama. Zagra aktualnie najlepszy, w najlepszej dyspozycji zawodnik, który będzie potrzebny do tej walki ze Śląskiem w sobotę o godzinie 18. Jerzy Muchabior, Biuro Prasowe Górnika. Rafał, do Ciebie mam pytanie, jak mogę. W Twojej pamięci, taka marka pamięci, jakieś takie szczególne wydarzenie z Twoim udziałem, jeśli chodzi o mecze ze Śląskiem, czy to w barwach Górnika, GKS-u Bełchatów, Arki Gdynia, coś tak Ci chodzi po głowie za Tobą, jeśli chodzi o mecze ze Śląskiem? Jeżeli mogę sprostowanie dać, nie Arki Gdynia, tylko Lechii Gdańsk. O, przepraszam bardzo. A wracając do pytania, to tutaj w barwach Górnika Zabrze, co graliśmy ze Śląskiem do przerwy, przegrywaliśmy u siebie 2-0. Fantastyczny mecz, bo strzeliśmy 3 bramki i to działo się tak szybko, że w końcówce praktycznie meczu no, wygraliśmy to spotkanie i mam nadzieję, że scenariusz będzie podobny, ale w postaci 3 punktów, ale nie z taką dramaturgią jak tutaj u siebie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze raz mam pytanie do trenera Jankowskiego, do pana Rafała. Odnośnie tego spotkania u siebie. Skąd waszym zdaniem na pewno dyskutujecie o tym? Skąd wynika ta niemoc? No, ostatni raz jak byliście u siebie z tego 3 sierpnia, prawda, już prawie pół roku.
nie wiem, jak rozmawiacie ze sobą, to no, do jakich wniosków ewentualnie wychodzicie? Prosiłbym się o wniosek. Co jest przyczyną? No na pewno jest przyczyną to, że zespół przeciwny wykazuje się taką determinacją, taką organizacją gry, która nie pozwala nam na pokazanie tego samego, co prezentujemy na wyjazdach. Troszeczkę inny sposób grania na wyjazdach zespołów właśnie w postaci gospodarzy zostawia nam trochę więcej miejsca z przodu, co potrafimy wykorzystać. Tutaj ta gra wygląda troszeczkę inaczej, no i to po części jest jedną z przyczyn, że nie potrafimy przechylić tej szali zwycięstwa na naszą korzyść. Może troszeczkę więcej skuteczności w naszych działaniach byłoby konieczne, no bo jak się okazuje, zrobienie czy stworzenie sobie 3-4 sytuacji u nas no jest za małą liczbą tych sytuacji, które skutkuje bramką. No i mamy, mam nadzieję, ten problem tylko do tego najbliższego meczu będzie ten problem niewykorzystanych sytuacji. A życzyłbym sobie, żeby te sytuacje były. No, kwestia wykorzystania też mam nadzieję, że w sobotę już to się zmieni. Ja do Rafała jeszcze mam pytanie. Rafał, doskonale wiesz lepiej ode mnie, że Śląsk to był Sebastian Mila, nie ma Sebastiana Mili, jest w Lechii Gdańsk, już się nie pomylę z Arką. Teraz prawie Pajszało, jego brat bliźniak, który wrócił po kontuzji. Nie śnią wam się czasem koszmary, bracie Pajszało? Nie, wydaje mi się, że nie, my w każdym meczu pewno odejście Sebastiana Mili to duży ubytek Śląska Wrocław, ale my na to nie zwracamy uwagi, bo jak wiemy Śląsk się wzmocnił kilkoma piłkarzami i na pewno jest nadal silnym zespołem. I tu na pewno tu będzie trzeba zwrócić dużą uwagę na dwóch braci Pajszało, ale uważam, że cały zespół Śląska dobrze gra w piłkę, ale my, tak jak mówię, my będziemy grali u siebie i my będziemy musieli narzucić swój styl grania dominować zespół Śląska. I uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić, pomimo tego, że jeszcze nie wygraliśmy u siebie, ale będziemy musieli zmienić tą sytuację i od tego meczu zacząć wygrywać.